Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Dobrze jest przeczytać to ostatnie zdanie Ewangelii, a w zasadzie przedostatnie, w takim dosłownym tłumaczeniu. Bo Pan Jezus mówi do Piotra: nie bój się, odtąd będziesz łowiącym ryby, ludzi. Odtąd będziesz łowiącym ludzi. I to dużo zmienia. Bo to powołanie, którym Jezus obdarza Piotra, Szymona Piotra, nie jest jedynie powołaniem do zrobienia czegoś. Ale Jezus nadaje mu pewną tożsamość. Inaczej brzmi: będziesz ludzi łowił, a inaczej brzmi: będziesz łowiącym ludzi. Piotr się kimś staje. Piotr zmienia tożsamość. Piotr będzie tym, który będzie wyciągał ludzi z dna, z głębin, z ich ciemności. I będzie na własne oczy widział, jak się zmienia ludzka tożsamość, jak się zmieniają ludzie. Kiedy tydzień temu zaczynaliśmy rekolekcję, kurs Nowe Życie, jedna z osób prowadzących powiedziała do uczestników: mam takie doświadczenie, że w czasie tych rekolekcji ludziom zmieniają się oczy. I na zakończenie tych rekolekcji będziecie mieli inne oczy. I tak rzeczywiście było. Ludzie, słuchając kerygmatu, słuchając Słowa Bożego, nagle doświadczają przemiany. Piotr będzie tym, który będzie łowiącym ludzi. Ciekawe, że też zmienia się spojrzenie Piotra na Jezusa. To jest taki pierwszy fragment w Ewangelii, kiedy Piotr już nie mówi do Jezusa: nauczycielu, rabbi, chociaż będzie też do tego wracał. Ale w tym fragmencie to jest taki moment, kiedy Piotr po raz pierwszy do Jezusa mówi: Panie. I w Ewangelii jest to słowo Kyrios. To jest takie słowo, które się odnosi
jedynie do Boga. Można by powiedzieć, tłumacząc to słowo, że Piotr mówi: Boże, Boże, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Coś się w Piotrze dzieje, też w tym spojrzeniu na Jezusa. Co to słowo dzisiaj jakoś do mnie mówi? Myślę sobie o takim napięciu, które Piotr i potem my nosimy w sobie, które jest w Izajaszu, które jest w świętym Pawle. Mianowicie, że w tym spotkaniu z Bogiem my odkrywamy też swoją grzeszność. Ktoś powiedział im, dojrzalsza jest wiara człowieka, tym też głębsze jest poznanie swojej nędzy. I oni wszyscy nagle wobec Boga poznają całą swoją nędzę, albo jakąś część tej nędzy, będą mieli drogę do poznawania jej. I zauważcie, że Jezus nie mówi do Piotra: nie jesteś grzesznikiem. Tylko przyjmuje go z tą jego kruchością. Będzie go prowadził drogą nawrócenia, będzie go prowadził drogą ku dojrzałości. Przyjmuje Piotra jako grzesznika i mówi mu: odtąd będziesz łowiącym ludzi. To jest taki moment, kiedy Piotr zaczyna być uczniem, jest zaproszony do uczniostwa. I to jest to napięcie, które jest w nas. Kiedy zaczynamy się spotykać z Bogiem, nagle odkrywamy swoją nędzę i można byłoby popaść w depresję. Kiedyś pamiętam, arcybiskup Grzegorz Rysi opowiadał, że kiedy zaczynał się synod na temat młodzieży w kościele, to jeden z biskupów, chyba amerykańskich, napisał, że wobec skandali, które dzieją się w kościele, powinniśmy odwołać ten synod, bo nie mamy autorytetu. I pamiętam, jak właśnie biskup Grzegorz komentował tą wypowiedź tego biskupa właśnie tym fragmentem. Owszem, tak jest, jesteśmy grzesznikami. W kościele dzieją się równie rzeczy straszne. Ale jednocześnie dzieje się właśnie to, co widzimy dzisiaj w Ewangelii, że Jezus mówi: będziesz łowiącym ryby. I prowadzi go drogą nawrócenia. Jan Paweł II kiedyś komentował ten tekst tuż na rozpoczęcie drugiego tysiąclecia, na rok 2000, był taki dokument Novo Millennio in Eunte. I tam, komentując to słowo z dzisiejszej Ewangelii, Jan Paweł II mówi takie bardzo dziwne słowa. Mówi: każdemu z was życzę takiego doświadczenia bezowocności. Każdemu z was życzę takiego doświadczenia bezowocności, jakie miał Piotr. Ciekawe, że często nasze nawrócenie, nasze spotkanie z Bogiem jest jakoś związane z jakimś fiaskiem, z jakąś bezowocnością. W naszym biuletynie mamy przepiękny komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Jeden z dominikanów wspomina współczesnego słoweńskiego kolarza, Primoża Roglicza. Okazuje się, że ten kolarz, który dzisiaj wygrywa na przykład wyścigi w Hiszpanii, przeżył w 2007 roku właśnie taką bezowocność, taką klęskę. Był narciarzem, skoczkiem. I w 2007 roku miał bardzo poważny wypadek. I wydawało się, że to już jest koniec jego kariery sportowej. I on w czasie tej
rehabilitacji, nagle odkrył, jak ciekawym sportem może być kolarstwo. I zaczął już jako dorosły człowiek uczestniczyć w bardzo profesjonalnych wyścigach. Jakaś bezowocność, jakaś klęska stała się nagle początkiem czegoś nowego, czegoś ważnego. I to widzimy u Piotra. Myślę, że wielu z nas mogłoby dać takie świadectwo, że nasze uczniostwo, nasze spotkanie z Jezusem zaczęło się od jakiegoś doświadczenia trudu, czegoś, co nas przygniotło, czegoś, co nas obezwładniło. Nagle w tym odkryliśmy, że bardzo potrzebujemy Boga. Zauważmy, że to uczniostwo Piotra jest związane ze spotkaniem. Tak się zaczyna uczniostwo, bycie uczniem Jezusa, uczennicą. Właśnie zaczyna się od spotkania. Dzisiaj Pan nas do tego zaprasza, do spotkania. I z tego naszego spotkania potem rodzi się misja. Dzisiaj warto modlić się też o to, byśmy umieli wiarę przekazywać drugiemu człowiekowi. Byśmy jako uczniowie stawali się też misjonarzami. Często papież Franciszek używa tego zwrotu uczeń, misjonarz, jakby jedno słowo. Będziemy w czasie ferii zimowych mieli okazję gościć tutaj 20 kilku ewangelizatorów, którzy przyjadą do nas na 2 dni. Będą na naszym osiedlu głosić Ewangelię, wyjdą poza kościół, w parach zostaną wysłani przeze mnie. I już dzisiaj chcę was zaprosić do tego, żeby którąś z tych par wziąć na nocleg. Może to być dla was piękne doświadczenie, spotkania z ewangelizatorami. Właśnie z ludźmi, którzy przyjadą tutaj tylko w jednym celu. Nie będą rozmawiać na żadne inne tematy. Będą głosić kerygmat. Myślę, że to nam bardzo potrzebne. Trochę szczegółów będzie w ogłoszeniach.